Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Rzucamy dwukrotnie kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że liczba oczek otrzymana w pierwszym rzucie jest większa od liczby oczek otrzymanej w drugim rzucie? Zobaczmy, skoro rzucamy dwukrotnie kostką do gry, no to jakie mogą wypaść jakby kombinacje? Zwłaszcza, że może wypaść tak, jedynka z jedynką, może wypaść jedynka z dwójką, może wypaść jedynka z trójką, jedynka z czwórką, jedynka z piątką, jedynka z szóstką. Może wypaść dwójka z jedynką, dwójka z dwójką. No już widzimy, o co chodzi. Czyli wszystkie możliwości są takie jak tutaj. Czyli od jedynki z jedynką, aż po szóstkę z szóstką. No i teraz z tych wszystkich możliwości wybierzmy takie, które spełniają wymagania zadania. Czyli my chcemy takie zdarzenia, w których liczba oczek otrzymana w pierwszym rzucie jest większa od liczby oczek otrzymanej w drugim rzucie. Czyli w pierwszym rzucie to będzie zawsze tak jakby pierwsza część kolumny to jest pierwszy rzut, druga część kolumny to jest drugi rzut. Pierwszy rzut, drugi rzut. Pierwszy rzut, drugi rzut. No i dobra. Sprawdzajmy, które zdarzenia pasują. Czy jedynka jest większa od jedynki? Nie. Czy jedynka jest większa od dwójki? Nie. Czyli tutaj widać w tej kolumnie nic nie pasuje. Czy dwójka jest większa od jedynki? Owszem, jest. Czyli pierwsze zdarzenie. Czy dwójka jest większa od dwójki? Nie. No i tutaj dalej już nic nie będzie pasowało. Czy trójka jest większa od jedynki? Tak. Czy trójka jest większa od dwójki? Tak. Dalej już nic nie będzie pasowało. Tutaj z czwórką mamy to zdarzenie i to zdarzenie. Z piątką mamy 5,1, 5,2, 5,3, 5,4. A z szóstką mamy 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5. Mamy tyle wszystkich zdarzeń sprzyjających. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc A przez moc omegi, gdzie A to są zdarzenia sprzyjające, a właściwie liczba zdarzeń sprzyjających, natomiast omega to jest liczba wszystkich możliwych zdarzeń. No i zdarzeń sprzyjających mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście zdarzeń sprzyjających, natomiast wszystkich zdarzeń to jest tablica 6 na 6, czyli mamy wszystkich zdarzeń 36. Czyli to jest 15,36, możemy podzielić przez 3, czyli to będzie 5,12 i to jest odpowiedź.